Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Jakubie. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy PET DLC dla gry House Flipper będzie miało udaną premierę? Pyta Pan Jakub. Czy PET DLC dla gry House Flipper będzie miało udaną premierę? Czy PET DLC dla gry House Flipper będzie miało udaną premierę? Zdecydowanie tak, tylko nie należy, należy wykazywać się cierpliwością i nie należy słuchać jakichś takich donosów, plotek, niepotwierdzonych informacji, nie należy kierować się pocztą pantoflową, jakimiś takimi inwigilacjami, tak, rzeczami, które się po prostu pisze w internecie, nie wiem, na forach, na jakichś social mediach, tak, bo tutaj to wszystko jest w przeszkodzie. To jest w przeszkodzie i nie warto się tym absolutnie kierować. Natomiast czy będzie miało udaną premierę? Co jest na tak Askielichów? Askielichów mówi o kompletnie nowej drodze. To jest taka piękna, przejrzysta, fajna energia. To są motylki w brzuchu, to są narodziny, ciąża, narodziny dziecka, narodziny idei, koncepcji. To jest kreatywność, twórczość, to jest wszystko to, co gdzieś tam otwiera nas na nowe, tak? Czyli jak najbardziej, no to po prostu takie motylki w brzuchu, radość, samospełnienie, ulga, satysfakcja, tak? Czyli wszystko jakby idzie tutaj w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o PET DLC dla gry House Flipper. Wszystko idzie tutaj według karty i ma szansę naprawdę iść w super dobrym kierunku. Nowa ścieżka kompletnie, tak? Coś nowego, czego jeszcze nie było, co no, umożliwia gdzieś tam taki fajny, długotrwały rozwój i takie patrzenie dalekowzroczne, tak? Czyli jak najbardziej potencjał ogromny jest, ale co jest na nie paśmie, czy tak jak powiedziałam, nie należy kierować się absolutnie opinią ogółu, opinią tłumu, nie należy nic wyciągać na podstawie takich niepotwierdzonych wniosków, znaczy niepotwierdzonych informacji, nie należy wyciągać wniosków, konkluzji na podstawie jakichś takich niepotwierdzonych informacji, donosów, plotek, poczty pantoflowej, tak, nie należy, po prostu należy wyciągać wnioski na podstawie własnych obserwacji, własnych gdzieś tam opinii, upodobań, a nie na nie kierować się opinią innych. Tak to wygląda. No i karta Rada Asbuław. Asbuław to jest bardzo fajna karta, ona jest bardzo silnie nacechowana seksualnie ogólnie. No ale Asbuław przede wszystkim mówi o takich intensywnych zmianach, o intensyfikacji działań, o zmianach takich o 180 stopni, które w zasadzie nie wiadomo skąd się biorą, tak, no ale jednak są i zmieniają rzeczywistość bardzo mocno. To jest taki stan zapalny, tak, ale są bardzo fajne, dynamiczne, nagłe wydarzenia. No po prostu jest zmiana, jest bardzo silna energia, bardzo silna zmiana, ognista, co ogień, buławy, tak? Także jak najbardziej PET DLC dla House Flipper może mieć naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo udaną premierę, ale podczas tej premiery mogą wydarzyć się po prostu nieoczekiwane rzeczy. No tak to wygląda. Mogły się wydarzyć nieoczekiwane sytuacje, które gdzieś tam będą generowały później wpływ na rzeczywistość, tak? No ale jak najbardziej tak i będzie zmiana o 180 stopni, jakaś diametralna zmiana z jakiegoś powodu. Dużo sobie jeszcze trzy karty, żeby tutaj dointerpretować i mam tak, rycerz denarów, cesarzową i trójkę denarów. I teraz tak, rycerz denarów mówi o dobrych informacjach wszelkiego rodzaju, o niespodziankach od losu, o prezentach od losu, tak? O newsach, o dobrych wieściach, o wszystkim tym, co jest takie fajne, co do nas dochodzi, dociera, jest bardzo pozytywne, czyli dobre wieści jak najbardziej, ale również tutaj według karty nie należy absolutnie patrzeć na to wszystko, na ten sukces z perspektywy takiej, że no to za wysokie progi na moje nogi, tak? Że nie dam rady, że nie podołam, że jestem za słaby, za słaba, za nie wiem, mam za mało kompetencji, mam za niskie jakieś możliwości, tak, za mało możliwości, za niskie kompetencje, nie poradzę sobie, to nie na moje nerwy, nie na moje siły, absolutnie nie, bo to jest kompletna bzdura, nie należy patrzeć z tej perspektywy, ale czekać na dobre informacje. O, karta cesarzowej znowuż, tak, mówi o narodzinach również, tak, tutaj, no, tak, te narodziny tak się silnie zarysowują, no, ale jeżeli nie narodziny dziecka, czy też ciąży, no, tak jak powiedziałam, narodziny
rodziny, nowej idei, koncepcji, ale również płodność, obfitość, życie takie zgodne z naturą, ze swoją harmonią, takie bycie takim spójnym, tak? Ale również prośba o cierpliwość, bo tutaj wszystko, nie wszystko może od początku iść tak super, jakbyśmy chcieli. Prośba o cierpliwość, czyli wszystko pójdzie powolutku do przodu, naprawdę bardzo fajnie i bardzo, bardzo tak płynnie i ta obfitość będzie duża, no ale według kart należy wykazać się dużą dozą cierpliwości, żeby to wszystko gdzieś tam pięknie, kreatywnie, twórczo się udało. No i trójka denarów, czyli karta współpracy, kooperacji, to jest karta, która mówi o tym, że dajemy dużo z siebie, dużo energii, dużo inwestujemy czasu swojego, siebie samego, czy siebie samej, dużo inwestujemy swojej energii, motywacji, dajemy dużo z siebie, tak? I dajemy dużo z siebie, jeżeli chodzi o aspekt pracy, o aspekt zawodowo-finansowy, tak, i gdzieś tam ta premiera może być bardzo, ale to bardzo udana, ale wówczas, jeżeli będzie współpraca na fajnym, wysokim, dobrym poziomie, tak? No bo trójka denarów właśnie o tym mówi, o współpracach, o kooperacjach, o inwestowaniu tak w coś, o rozwoju takim bardzo silnym, o czymś, co robimy, ale co kochamy, tak? Czyli robię coś, na przykład zawodowo, co lubię. Robię coś i wkładam dużo serca, ale w coś, co kocham, tak? Czyli jak najbardziej, tylko tutaj wymagana jest, powiedzmy wymagana, tak? No, żeby był ten duży sukces, no to konieczna jest współpraca, konieczna jest zbieżność idei, tak? Zbieżność pragnień i wówczas jak najbardziej dzięki temu stworzyć się mogą nie tylko bardzo fajne i pozytywne wydarzenie, jeżeli chodzi o premierę Pets DLC dla gry House Flipper, ale generalnie na całą przyszłość. Czyli jak najbardziej zmiany, diametralne, fajne, szybkie, energiczne, dynamiczne wydarzenia, kooperacje, współpracę, rozwój, inwestowanie siebie w coś takiego długofalowego, tak? Według kart jak najbardziej będzie miało udaną premierę i to nie tylko premierę, tak? Ale również gdzieś tam te dalsze plany będą bardzo pozytywne i dające jakby no dużo nadziei. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.